Warszawa średnio w ciągu doby produkuje około 500 tysięcy metrów sześciennych ścieków i mówimy tu zarówno o ściekach sanitarnych, jak i ściekach deszczowych, dlatego że gro systemu kanalizacji Warszawy jest to kanalizacja ogólnospławna, czyli taka, którą płynie zarówno deszczówka, jak i ścieki komunalne, ścieki z naszych domów. 80% tej wielkości jest oczyszczanych tutaj, w najnowocześniejszej w Polsce oczyszczalni ścieków w warszawskiej Czajce. Znajdujemy się w tej chwili w budynku Krat, gdzie za komorą zbiorczą ścieki poddawane są pierwszemu etapowi oczyszczania. Na tak zwanych kratach, czyli urządzeniach o niewielkim prześwicie między pionowymi szczebelkami, zatrzymywane są głównie duże zanieczyszczenia wleczone ze ściekami. I tu zaczyna się pierwszy problem, z jakim musimy się zmierzyć w związku z tym, że niektórzy z nas, niektórzy mieszkańcy traktują sedes jak kosz na śmieci. Po przejściu przez kraty i dalej przez piaskowniki, gdzie usuwane są drobne zanieczyszczenia, takie jak piasek i żwir, zawiesiny łatwo opadające. Ścieki kierowane są do osadników wstępnych, gdzie z kolei oddzielane są wszystkie elementy flotujące, czyli unoszące się na powierzchni, głównie tłuszcze. I stamtąd ścieki wypływają już klarowne, pozbawione zapachu, ale to, że ścieki są w miarę przezroczystego koloru i nie wydzielają żadnych nieprzyjemnych zapachów, wcale nie oznacza, że usunęliśmy z nich wszystkie niebezpieczne dla środowiska substancje. Pozostaje jeszcze to, czego nie widać i nie czuć, a co jest groźne, czyli biogeny. Są nimi azot i fosfor. Te związki usuwane są tutaj, w biologicznym procesie oczyszczania ścieków. Znajdujemy się na pomoście reaktora biologicznego. Takich reaktorów w oczyszczalni ścieków Czajka jest 10. Każdy z nich ma powierzchnię boiska piłkarskiego, czyli wymiary mniej więcej 50 na 100 metrów i głębokość ponad 8 metrów. Ścieki ostatecznie oczyszczone, pozbawione wszystkich niebezpiecznych związków i substancji, spełniając wszystkie normy zawarte w dyrektywie unijnej i przepisach krajowych, kierowane są do odbiornika, czyli do rzeki Wisły. W oczyszczalni ścieków Czajka w ciągu doby powstaje około 380 ton osadów ściekowych, który kierowany dalej jest do potężnych komór fermentacyjnych, gdzie w procesie fermentacji tych osadów otrzymujemy biogaz. Biogaz wykorzystujemy na potrzeby własne zakładu w celach grzewczych oraz w celach produkcji energii elektrycznej. Gaz gromadzimy w dwóch zbiornikach biogazu. Te dwa zbiorniki są koło nas. Są to największe balonowe zbiorniki gazu na świecie.